Masa nadchodzących zmian, pierwszy duży update tego sezonu, dobre wiadomości, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do całkiem sporej ilości nadchodzących zmian. Zaczynając od tak zwanego proximity voice chatu w Fortnite, czyli takiego czatu jak jest na kreatywnym, tylko że normalnie w Battle Royale. Lecz no jak się okazuje, no to ta funkcja, jak i przy okazji czat tekstowy w trybie kreatywnym, no okazuje się, że zostały przeniesione właśnie pod koniec obecnego roku. Tak samo również pod właśnie koniec obecnego roku zostanie wprowadzona bardzo ciekawa zmiana, a najdokładniej Fortnite nieco zmniejszy właśnie wielkość plików. Co oznacza, że właśnie aktualizacje będą mniej ważyły, no i oczywiście będzie no, dzięki temu można pobrać szybciej update'y. Także według mnie są to jak najbardziej spoko sprawy. Przechodząc, moi drodzy, dalej, no to mamy też kolejną rzecz związaną z trybem kreatywnym. Jak się okazuje, no to Fortnite planuje dodać właśnie bardzo ciekawą kamerę, czyli side właśnie scroller. Jest to właśnie nowa kamera, która mniej więcej prezentuje się w taki sposób właśnie jak macie tam poniżej. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie przykład, ale no wygląda to bardzo ciekawie. Jak się okazuje, no to ma to zostać dodane gdzieś pomiędzy czerwcem, a właśnie sierpniem. Także to akurat myślę, że jest naprawdę, ale to naprawdę no informacja na plus. Przechodząc dalej, mamy kolejne informacje na plus, a najdokładniej, moi drodzy, właśnie tak zwane no po prostu ścieżki jamowe. Wreszcie będą one nieco bardziej przydatne niż tylko właśnie do trybu Fortnite Festival, ponieważ Fortnite planuje już niedługo właśnie wprowadzić coś takiego jak Jump Track Randomizer, przy okazji no to customowe właśnie jump tracki, no i najważniejszą rzecz, że ścieżki jamowe będziecie sobie właśnie mogli odtwarzać normalnie jako muzyka z lobby. Także to akurat wydaje mi się, że jest chyba najlepsza zmiana właśnie z tych wszystkich, no i nie wiadomo dokładnie kiedy zostanie to właśnie wprowadzone, ale gracze proszą o to no tak naprawdę od początku wprowadzenia tych ścieżek jamowych, także według mnie są to mega spoko informacje. Także my przechodzimy tak naprawdę od razu dalej, a moi drodzy, dalej mamy właśnie nową aktualizację, czyli pierwszą większą aktualizację tego sezonu. Będzie to oczywiście aktualizacja 30.10 i ta aktualizacja ma pojawić się gdzieś pomiędzy 11 a właśnie 13 czerwca, także do jeszcze trochę czasu zostało. Natomiast wprowadzi nam ona definitywnie więcej niż aktualizacja, która ostatnio miała miejsce w Fortnite i wprowadziła tak naprawdę totalnie nic. Jak się okazuje, no to hotfix, który właśnie był, no niby naprawił parę błędów, mimo tego, że no, na przykład nadal nie naprawił właśnie błędu z parasolką rankingową, w sensie nie rankingową, tylko normalnie zwykłą za wina. No i poza tym wszystkim, no to nie wiem, wydaje mi się, że tam parę może jakichś małych błędów zmienił, no generalnie nie za ciekawie, więc oczywiście update 30.10 będzie, wydaje mi się, że o wiele ciekawszy i najprawdopodobniej będzie to już też update, który powoli będzie nam wprowadzał właśnie wakacyjne wydarzenie, o którym pewnie nieco więcej porozmawiamy sobie w jakimś innym materiale. Natomiast, moi drodzy, w tym materiale również warto jest zaznaczyć o pewnym błędzie na expa, który jak się okazuje ostatnio właśnie ma miejsce w grze. No i generalnie są osoby, które właśnie mają już po 1000 level, co jest akurat bardzo dość ciekawe, ponieważ sezon tak naprawdę dopiero co się rozpoczął. No a są osoby, które mają chociażby właśnie 800 level, bądź też nawet 1000. Jak się okazuje, no to nie grindują oni od początku tego sezonu, ani nic takiego, tylko używają oni jakiegoś właśnie dziwnego discordowego bota. I tak naprawdę ta metoda, z tego co właśnie mi wiadomo, to polega mniej więcej na tym, że wczytuje to was do jakichś starych trybów, no i przez to właśnie nieco oszukujecie system expa, ale generalnie, moi drodzy, no to jest za to naprawdę srogi ban. Także jeżeli gdziekolwiek coś właśnie znajdziecie z tym związane, no to jak najbardziej wam nie polecam tego robić. No i generalnie to tyle, jeśli o to chodzi, więc jeżeli będzie was kusiło, to naprawdę nie polecam dla właśnie straty konta, tym bardziej, że najprawdopodobniej zostaniecie zbanowani również na IP, czyli nawet jak zrobicie nowe konto, to nadal będziecie mieli bana, więc to tak właśnie tutaj warto wspomnieć, bo są już osoby, które mają właśnie 1000 level, natomiast my przechodzimy sobie właśnie dalej. Dalej mamy kolejne zmiany, które już niedługo w grze się pojawią. Między innymi właśnie jedna ze zmian to są customowe właśnie itemki dla trybu kreatywnego 2.0.
No i to też zostało przeniesione na koniec 2024 roku. Nie wiadomo, może właśnie Fortnite pod koniec tego 2024 planuje jakiś właśnie, no nie wiem, wielki announcement, jakieś wielkie ogłoszenie. No ale cóż, tak to się mniej więcej prezentuje. Tym bardziej no to ostatnio zaprezentował nam również nową emotkę Fortnite do sklepu i była to emotka w kolaboracji z Don Toliverem. I generalnie no to będziemy mieli, jak się okazuje, jeszcze więcej przedmiotów z ich kolaboracji, czyli więcej emotek z serii ikon i też więcej ścieżek jamowych. Także to akurat całkiem spoko sprawa. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do głównego tematu tego materiału, czyli do właśnie Kratosa. Ponieważ generalnie, jak się okazuje, otrzymaliśmy wreszcie update w całej sytuacji. Także teraz tak pokrótce dla osób, które mniej więcej właśnie w całym temacie Kratosa nie siedzą, to w ostatnim sezonie jego właśnie zakładki sklepowe zostały zaktualizowane i no tak naprawdę większość osób myślało, że ten właśnie w tym poprzednim sezonie, czyli w sezonie drugim, po prostu do sklepu powróci. No i zapewne spytacie dlaczego? Ponieważ właśnie w ostatnim sezonie miała, no, że tak powiem, miejsce rocznica gry God of War. No i właśnie z tej oto gry się wywodzi do po prostu Kratos. Także mniej więcej by to ze sobą właśnie fitowało i jak najbardziej by to po prostu pod siebie pasowało. Lecz jak się okazuje, no to tak się nie stało. Później właśnie gracze mieli jakieś inne spekulacje, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Aż finalnie do końca sezonu Kratos się nie pojawił. Lecz, no, ku zdziwieniu właśnie wielu osobom, no to w nowym sezonie Kratos nadal pozostał w tak zwanym sklepowym API i nie został on zmodyfikowany, ani no, nie został on usunięty. Także to jest akurat bardzo ciekawa sprawa. No i moi drodzy, ostatnio pojawiły się pewne spekulacje związane właśnie z pewną grą. A tą grą, moi drodzy, jest God of War Ragnarok, tylko że właśnie na PC. No jak się, moi drodzy, okazuje, no to jest szansa, że mamy kolejną możliwą datę powrotu Kratosa. A najdokładniej PlayStation oficjalnie ogłosiło, że God of War Ragnarok na właśnie PC zostanie wydane 19 września. Także jak się okazuje, no to jeszcze bardzo spory czas oczekiwania, ale jest szansa, że właśnie możliwe, że jest to właśnie ta długo wyczekiwana data, albo ewentualnie Fortnite nadal troluje i finalnie tego Kratosa już nigdy nie wyda. Także do tego września jeszcze trochę zostało, bo my dopiero zaczęliśmy właśnie czerwiec, a wiadomo, że jeszcze lipiec, sierpień i dopiero wtedy będzie wrzesień. Także no, tak to się mniej więcej prezentuje. Ale no tak czy siak, jeśli chodzi o ten materiał, no to parę dobrych informacji wam jak najbardziej przedstawiłem, parę dobrych wiadomości. Oczywiście poza samym tematem Kratosa, że jest kolejna możliwa właśnie data powrotu, to mamy chociażby jeszcze na przykład temat tego, że niedługo będziemy sobie mogli właśnie te ścieżki jamowe jako muzyka do lobby, no właśnie normalnie założyć, także to myślę, że też jest mega spoko, no i parę innych ciekawych też jak najbardziej wam przedstawiłem, także to już by było na tyle. Ja oczywiście byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite, jeśli ten film wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry, no i nie zapomnijcie o kodziku HEXOKOD w Fortnite'owym sklepie. Jeśli będziecie oczywiście robili jakieś zakupy czy coś takiego, możecie to zrobić właśnie z tym kodzikiem. No i co? To tyle. Każda osoba, która obejrzała ten oto materiał do końca, w komentarzu może napisać wiadomość. A ja postaram jej się wtedy przypiąć serduszko. Trzymajcie się. Cześć!